W sobotnie popołudnie przy Sportowej rozegrano wyjątkowy mecz. Mecz pokazowy z okazji 90-lecia piłki nożnej w Bełchatowie. Na murawę bełchatowskiego stadionu wybiegła drużyna wicemistrzów Polski z 2007 roku i gwiazd GKS-u Bełchatów. Mecz zakończył się wynikiem 5-3. Bramki dla zwycięzców zdobyli Janusz Dziedzic 3, Radosław Matusiak i Łukasz Garguła, a dla pokonanych Hubert Kościukiewicz, Bartłomiej Bartosiak i Jacek Berenstein. Ale jak wiadomo, przy takich spotkaniach nie o sam wynik chodzi. No na pewno Łezka się kręci wokół. Uważam, fajna inicjatywa Jacka Popka i miasta do tego, żeby zorganizować taki mecz. Nie mamy okazji spotkać się w takim gronie, także to tym bardziej się cieszymy, że możemy przyjść, jak to się mówi, na stare świeci, pograć, spotkać się, pogadać, pośmiać, także bardzo fajnie. No jeśli pierwsze sukcesy, można powiedzieć, w tej mojej seniorskiej piłce, stąd też dostałem pierwsze powołanie do reprezentacji Polski. Także na pewno fajny okres, który będę pamiętał na lata. Rywalizacja na boisku, to co, tak ostatnio znaczy nie widać po przeciwnikach, że no... Nie, no tyle lat gram, chciałoby się trochę luźniej podejść, ale jednak to gdzieś jest silniejsze, trzeba rywalizować, oczywiście na boisku, starać się wygrać. Jakie to uczucie spotkać tą ekipę po tylu latach? Pewnie wracają jakieś anegdoty. Fajnie, w tym razie to był największy sukces Bełchatowa. Tak, wracają anegdoty. Byliśmy krótko przed meczem, także myślę, że w 1% powspominaliśmy. Będzie czas na pewno po meczu usiąść, pośmiać się, zapytać, co słychać, co obecnie każdy robi. Ten kontakt otrzymujemy, ale to bardzo, bardzo rzadko, a tym bardziej możemy się zobaczyć i powspominać na pewno. Fajnie na pewno, ale na pewno trudno, bo wiadomo, że latka przybyło, latek trochę kilogramów. Na pewno drużyna wicemistrza troszkę młodsza od nas, widać, że
więcej one się troszkę poruszają. My wiadomo, mam taką zespół troszkę starszy, ale myślę, że staram się dorównać, myślę, że fajnie, fajne widowisko. Najważniejsze, że takie spotkanie po latach, prawda, z wieloma osobami. No tak, wiadomo, chciałoby się, żeby więcej osób było, bo zaprosiliśmy wielu kolegów innych jeszcze, ale wiadomo, są swoje obowiązki, niektórzy jeszcze mają treningi, ligi, także nie wszyscy mogli być, ale fajnie, że taka grupa się pojawiła i na pewno będzie miło się spotkać, porozmawiać, oczywiście pożartować, pośmiać się i to jest najfajniejsze ze wszystkich. A jak z tą formą na boisku? No myślę, że to wygląda jeszcze dobrze, bo myślę, że każdy jeszcze nie zapomina w piłkę. Wiadomo, że może nie ta szybkość, ale widowisko myślę, że jest fajne. Jubileuszowy pojedynek odbył się na pamiątkę pierwszego meczu piłki nożnej, który według przekazów odbył się w naszym mieście 26 maja 1929 roku. Inicjatorem świętowania kolejnych jubileuszy był pan Mirosław Olejniczak. Organizatorem pokazowego meczu było Stowarzyszenie Piłkarski Klub Seniora.